Chcesz być głaskany? Wiesz, dlaczego tu trafiłeś? Czy to przez to, że polewałem swoje spaghetti ketchupem? Tak. Czym jestem starszy, tym lepiej rozumiem tego gościa. Co ty, kobieto, odpiadałaś? Parkour. Czy twój pies gryzie? Nie, jest gorzej, ona ocenia. Jest poniedziałek i mam już dość tego tygodnia. Ostatnio czuję się jak ona. Kiedy jesteś zbyt nieśmiały, żeby poprosić kogoś o przejście? Ja, bo nie potrafię kontrolować swojej twarzy, gdy jestem zirytowany. Ja, który publikuję najwięcej śmieciowych memów jako pierwszą rzecz rano. Żadnych myśli, tylko mały chihuahua. Ja za każdym razem, gdy niebo staje się ładne. Dosłownie ja, bez względu na to, ile śpię. Ja, proszę, przestań kopać doły, mój pies. Ja decydujący pomiędzy byciem sprawnym, a byciem szczęśliwym. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że psie nosy wyglądają jak nosy kosmitów? Wszystko, co robię, to praca i sen, ale nigdy nie mam pieniędzy i jestem zawsze zmęczony. Ja w domu, gdzie mogę być brzydka w spokoju. Niepowodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej, powiedz mi, co cię motywuje? Zemsta. Ja w środku rozmowy próbujący sobie przypomnieć, o czym mówiłem. Ja, myśląca o jedzeniu, które zjem w przerwie obiadowej, 4 minuty po przyjściu do pracy. Ludzie o drugiej w nocy płaczą nad swoim związkiem, ja o drugiej w nocy. Przyjaciel, chcesz wyjść? Ja, przepraszam, już mam plany, moje plany. Challenge napisz w komentarzu. Czy ci cieplutko? A teraz kopnij lajka, byczku. Wszystko w porządku? Nie, chcę opuścić kraj i zacząć nowe życie. Mój kot i ja lubimy jeździć po mieście i krytykować każdego, kogo spotkamy. Znajdź kobietę, która będzie traktować cię jak księcia, którym jesteś. Nie zadowalaj się niczym gorszym. Jesteś pewien, że nie będziesz miał nic przeciwko temu. Jeśli odwołamy, ja? Kiedy mama prosi, byś zainstalował jej program, a ty tylko wciskasz next, 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 finish. Jeśli to pamiętasz, to tak, jesteś bardzo stary. Kiedy gonisz kogoś po domu i uderzysz się w palec u nogi. Nie ma nic fajniejszego niż swobodne odejście po wysadzeniu czegoś w powietrze. Żona, tak bardzo podskakujesz podczas snu, moje sny. Podnieś rękę, jeśli 97% kontaktów w twoim telefonie jest bezużytecznych. Jeśli nie rozumiesz tego kostiumu, jesteś dla mnie za młody. Ja próbując wyjść z długów. Kiedy wymyślam wymówki, żeby nie wychodzić, a oni podsuwają mi rozwiązania. Ja, gdy doganiam powolną osobę blokującą ruch na szybkim pasie. Przyłapujesz mnie na jedzeniu startego sera o 3 w nocy. Możesz być stary, ale czy jesteś aż tak stary? Mój problem polega na tym, że moja twarz mówi, zanim moje usta to zrobią. Twoim następnym zadaniem jest nie wspominać, jak ciemno jest o godzinie 17 przez następne 3 miesiące. Kiedy prowadzisz z kimś idealną konwersację tekstową, a potem ta osoba do ciebie dzwoni. Oglądam to na złotym tronie, czyli kiblu.
Kiedy kumpel wyrzuca karalucha, myślisz, że jesteśmy bogaci? 95% czasu jestem w domu w takim stanie. Twoje posty sprawiają, że wyglądasz na osobę psychicznie niezrównoważoną, ja mam to w dupie. Ten jeden znajomy na Facebooku, który pojawia się tylko po to, żeby się z tobą nie zgadzać. Odtwarzam całą moją muzykę w trybie losowym. Dlaczego mój mózg potrzebował tak dużo czasu, żeby zrozumieć, co dzieje się na tym zdjęciu? Jak przepraszam wszystkich ludzi w 2025 roku? Ta piosenka była w Need for Speed Underground 2. Kiedy chcesz się przebrać na Halloween, ale musisz zapłacić rachunki? Życie jest pełne wzlotów i upadków, ja, miewacie wzloty? Kiedy puścisz bąka w samochodzie z otwartymi oknami i poczujesz zapach jajka McMuffin? Dalej idziemy, ja? Pierwszą rzeczą, którą robię po przyjściu do pracy, jest to, żebym mógł dostać za nią zapłatę. Ja wychodzący z domu bez śniadania, odwodniony i z 2 godzinami snu. Maluchy nie potrafią wiązać butów, muszą nosić rzepy, maluchy, gdy widzą tablet. Zatrzymali mnie policjanci i kazali mojemu psu zachowywać się normalnie. Steve Harvey, podaj nazwę owocu, odpowiedź hamburger, rodzina, dobra odpowiedź. Może jestem dziecinny, ale pobicie czasu GPS-u to dla mnie sport ekstremalny. Szukam tego, kto cię o to pytał. Przygotowuję się do zamieszczenia jakiegoś gówna. Ja za każdym razem, gdy mam do czynienia z ludźmi. Ona, hej, jesteś wolny wieczorem. Ja, pewnie o której? Ona, ja. Kiedy zatrzymujesz się, aby pozwolić komuś przejść przez ulicę, a on macha do ciebie, aby podziękować. Kiedy od 2 dni nikt ci nie zawraca dupy swoimi problemami, nikt mnie nie potrzebuje, w końcu wszyscy się odwalili. Kiedy laska, która ci się podoba, mówi, że lubi tajemniczych facetów. Ten jeden przyjaciel, na którego zawsze możesz liczyć, kiedy potrzebujesz wsparcia. Spacer z psem kontra spacer z dziewczyną. Kiedy na swoim wypracowaniu zmieniasz datę na 3 dni przed tym, jak ją napisałeś, żeby nauczyciel nie zorientował się, że robiłeś ją na ostatnią chwilę. Kiedy powiesz chłopakowi, żeby obrał połowę ziemniaków. Zakupy. Samotność. Kiedy zerwiesz z dziewczyną i wrzucasz takie fotki, żeby pokazać, że cię to nie ruszyło. Kiedy twoja mama zorientuje się, że od 5 minut nic nie robisz i odpoczywasz. Kiedy myślisz, że budzisz się w środku nocy i orientujesz się, że twój budzik będzie dzwonić za 2 minuty. Dawaj następny filmik, byczku.